Dokładnie. Dobrze widzicie, bardzo dobrze widzicie. Witam was, moi drodzy, serdecznie. Jestem Shiro i witam was w grze Fear and Hunger. Dodatkowo, tak jak widzicie, jest to gra w języku angielskim, co na moim kanale nieczęsto się zdarza. Aczkolwiek jakoś tak, co po niektórzy z was wysyłali mi właśnie wiadomości na temat tej gry, żebym sobie to spróbował. I z racji tego, że The Carnation już skończyliśmy, no to powstała delikatna luka. Oczywiście Isaaczek również będzie wchodził. Ale w sumie nie było dawno takiej psychodelki. Czy no dawno, w sumie było Darkness Under My Bed, ale takiej, wiecie, stricte z jakiegoś fabułu czy coś. Tego nie było. Dawno nie było. I stwierdziłem, że w sumie nie będzie głupim pomysłem, żeby sobie wypróbować tą grę. W szczególności, że lubię gry o takiej tematyce. Więc sobie spróbujmy. Nie mówię, że z pewnością będzie z tego seria, bo wiecie, tłumaczenie na żywo wcale nie jest proste. A też nie mam czasu, żeby dodawać napisy po prostu po nagrywce. Wiecie, no 45 minut tłumaczyć coś byłoby ciężko. Już sam fakt, że to trzeba obejrzeć, byłoby dla mnie ciężkim. Dlatego po prostu spróbujemy tłumaczyć to na żywo. Mam nadzieję, że mi w tym razie czego pomożecie, jeżeli chcielibyście się na przykład, nie wiem, pomóc jakoś mi w tworzeniu takiej serii. Jak najbardziej możemy sobie otworzyć jakieś takie stanowisko tłumaczy, którzy właśnie tłumaczyliby takie serie. Oczywiście takie osoby miałyby wcześniejszy dostęp do filmów, znacznie wcześniejszy. To również bardzo by mnie odciążyło. Dobra, bez skrępacji zacznijmy nową grę. Dobra, mamy cztery postacie do wyboru. Mamy Mercenary, mamy Knighta oraz Dark Priesta i Outlandera. Okej. Zrobimy sobie może, czy zrobimy, przetłumaczymy sobie może ten opis postaci. To nie byłoby głupie. A więc, najemnik, złodziej, zabójca. Cokolwiek przynosi srebro na stół, najemnik znany jest ze swojej brudnej taktyki w walce i przebiegłych sposobach na zdobycie przewagi. Knight, czyli to będzie nasz rycerz. El rycerzo. Dobra. Rycerz o czystych i prawych drogach wojownika. Od dziecka szkolony do walki, rycerz doskonale radzi sobie w walce, w zwarciu i posługiwaniu się różnymi rodzajami broni. Dark Priest, mroczny ksiądz, tak go można nazwać? Mroczny kapłan, może bardziej. Nie będąc obciążonymi takimi rzeczami jak moralność i etyka, daje mrocznemu kapłanowi przewagę w magii krwi. Jednak poświęcenie się magii osłabiło jego fizyczne ciało, czyli ma dosyć słabe ciałko, więc dużo nie wytrzyma. Okej, Outlander. Nie wiem nawet jak przetłumaczyć Outlandera. Zahartowany w mroźnych wiatrach północy, Outlander jest usposobieniem przetrwania. Zna wszystkie sztuczki, aby pozostać przy życiu nawet w najbardziej niemożliwych sytuacjach. No to co? Mercenary, Knight, Dark Priest czy Outlander? Wiecie co? Spróbujmy sobie Knight. W szczególności, że to jest chyba kobieta. Oczywiście standardowo sobie nazwiemy go Shiro. No nie Shiro, a. Nie Shiro, a. Dobra, właśnie. Shit. Gra ogólnie zawiera tematykę seksu, gore i tym podobnych. Więc, moi drodzy, nie wiem jak YouTube na to zareaguje. Naprawdę nie mam pojęcia. Widziałem kilka serii. Czy może nawet nie serii, tylko no, po prostu kilka odcinków u co po niektórych youtuberów. I widziałem, że każdy nagrywa to po prostu z cenzurą. Ale ja nie chcę tego robić. To jest, myślę, że to jest ucinanie po prostu jaj tej grze. Nie wiem, tak po prostu mam. Ja nie mam tutaj kontentu family friendly. Nie zamierzam nigdy być raczej family friendly, więc po prostu sprawdzimy. No jeżeli YouTube mi zablokuje te filmy, no to faktycznie no, będzie trzeba coś z tym zrobić, ale no na razie myślę, że nie. Dobra, Fear and Hunger. Łatwy poziom dla początkujących.
Ciemność jest bardziej miłosierna, no i głód jest mniejszym zagrożeniem. To jest terror, starvation, czyli terror i głód. Ale dobra, no tu jest hard mode. Myślę, że na razie fear and hunger. Czy chcemy zagrać intro? Oczywiście, że tak. Urodziłaś się w sumie z duszą dominacji, która sprawia, że ludzie wokół ciebie naginają się do twojej woli. Jesteś naturalnym przywódcą, ale często możesz stać się ślepy na samokrytykę. Jeśli twój znak urodzenia nie był wystarczający, aby zagwarantować wspaniałą przyszłość, urodziłaś się również w zamożnej rodzinie szlacheckiej. W młodym wieku zostałaś wysłana na szkolenie, aby zostać świętym rycerzem Królestwa Rondon. Szkolenie na giermka było surową szkołą, która nie oszczędzała nikogo. Nieważne, czy pochodziłeś ze szlacheckiego pochodzenia, czy nie. Mecz treningowy między tobą a doświadczonym giermkiem odbył się na centralnym poligonie. Mówi się, że wojownik pokazuje swoje prawdziwe oblicze w pierwszej walce. Dotyczyło to również ciebie. Kiedy zobaczyłeś zbliżający się miecz. Szybko odsunąłeś się na bok i zrobiłeś unik. Podniosłeś swój puklerz w obronie. Myślę, że unik. Mamy pierwszy spell. Nauczyłeś się Fast Stance. Fast Stance, co to znaczyło? To była jakaś szybka postawa chyba. Z biegiem czasu okazałaś się utalentowanym wojownikiem i cennym nabytkiem dla królestwa. Jednakże Królestwo Rondon stwierdziło, że podąża za wolą bogów w dążeniu do większej władzy, ale wszystkie nagrody wydawały się spadać na kolana elity i szlachty siedzącej wygodnie za murami zamku. Bezwzględne królestwo zaczęło rozszerzać swoje terytorium, niszcząc, zamieniając w pył słabe cytadele, zostawiając tylko plamy krwi. Zniewalało biedne kobiety oraz zabijali wszystkich mężczyzn, zostawiając tylko dziecko lub dwójkę, aby ich legenda mogła rosnąć. Twoje oddanie zostało zachwiane. You were all but three. Byłaś prawie gotowa do wycofania się z wojska, ale twoja rodzina nalegała. Nie, zażądali, abyś pozostała jako święty rycerz, bo inaczej przyniesiesz wielki wstyd i szlacheckiej rodzinie. Zerwij więzi z rodziną i uciekaj. Słuchaj swojej rodziny i pozostań świętym rycerzem. Pytanie, czy uciekamy, czy nie? No, uciekamy. W tej sytuacji więzi rodzinne nie znaczyły dla ciebie więcej niż po prostu obcy ludzie, których spotkałeś na brudnych ulicach Rondonu. Całkowicie zrywasz więzi z rodziną bez wahania. Gdy już miałaś uciekać przed wojskiem, sprawy przybrały dla ciebie nieoczekiwany obrót. Spotkałaś kapitana małej armii najemników, który wydawał się podzielać tę samą niechęć do Królestwa Rondon co ty. Zwykli ludzie zaczęli gromadzić się wokół charyzmatycznego przywódcy Legarda, który miał skromne pochodzenie, podobne do rolników i wieśniaków. Jego posturze było zdecydowanie coś nie z tego świata. Legard widział potencjał w tobie i ciepłymi słowami prawie uwiódł cię, byś dołączyła do jego bandy najemników. Dzięki twojej dyscyplinie otrzymałeś wysokie stanowisko w jego armii, w rycerzach Północnego Słońca. Twoja armia szybko rosła zarówno pod względem wielkości, jak i wpływów w zachodnich regionach. Królestwo Rondon najpierw wykorzystałoby twoje usługi dla własnej korzyści, ale wkrótce zaczęło postrzegać cię jako potencjalne zagrożenie dla swoich współczesnych rządów. W Legardzie też coś się zmieniło. Zachował więcej dla siebie i studiował starożytne teksty i okultyzmy. Miał obsesję na punkcie niektórych reliktów i artefaktów, które wywoływały u ciebie złowieszcze uczucia i straszne koszmary. Sprawy jeszcze bardziej pogrążyły się w szaleństwie, gdy Legard postanowił najechać północną stolicę Oldegard. Bez ostrzeżenia i negocjacji Legard zabił każdego, kto stanął mu na drodze do tego tajemniczego starożytnego reliktu. To właśnie ten niewielki wybuch był wystarczającym pretekstem dla Królestwa Rondon, by zwrócić zwykłych ludzi przeciwko Legard i usprawiedliwić jego uwięzienie.
Gdy oddziały armii Rondon maszerowały w kierunku twojej wyraźnie mniejszej armii, musiałaś wybrać, którą pozycję zająć w nadchodzącym starciu. Weź tyły i zaczącej obroną. Stań na czele nadchodzącego ataku. Nie natykujemy. Otrzymałaś żelazną włócznię. Otrzymałaś również żelazny kirys i ochraniacze na ręce. Rycerze Północnego Słońca przegrali walkę. Wielu z twoich kamratów zostało zgładzonych, ale udało ci się uciec z bitwy. Legard został zabrany do niewoli i najprawdopodobniej wykorzystany do celów propagandowych. Wiedziałaś, że nie masz dużo czasu, zanim zostanie skazany na śmierć, więc musiałaś działać szybko. Sprzęt i przedmioty. Nawet dobra, jeżeli wydaje się to jedzenie, ruszaj prosto za misją samobójczą, przepraszam. Myślę, że będzie spoko sprzęt. Zdecydowałaś się uratować Legranda z więzienia. You get a 7 tinder boxes. Wow. Czyli dostaliśmy 7 tinder box. Nie wiem, co jest tinder box. Pióro oraz niebieską fiolkę. Tinder boxy to zapałki? Coś takiego? Nie mam pojęcia. Dobra. Czy chcemy zapisać postać? Chcemy. Dobra. Dungeon Fear and Hunger stoi przed tobą. Na wprost. Martwy koń leży obok. Biddy. Serio? Bicie konia, walenie konia nic nie daje. O, słyszymy szczekanie z daleka. Investigate. Investigate. Biorąc pod uwagę stopień rozkładu, koń nie żyje od około tygodnia. O, zbliża się coś. Stary wagon. Wydaje się lekko ekwipowany? Dwa pomidory. Dobra, coś tu leci chyba. Ja mogę zobaczyć, czy ja mam jakieś bronie. Iron Spira, Iron Cuirass, Armor Guard. Jeszcze Shield Head, nic. Rozumiem, że tu nie ma nic. Coś leci. Na początku jakiś tutorial, jakaś walka taka tutorialowa? Hound, co to był Hound? Ogary, o. Przed tobą. Mamy dwa ogary. I tak, ogólnie standardowo jak w takich niepotocznych grach typu Final Fantasy. Mamy atak, skille, obrona albo przedmiot, czyli standardzik. Mamy jakieś skille. Możemy porozmawiać, szybko zaatakować. Ewentualnie uciekać. Dostaniemy za dodatkową turę. No, spróbujmy. Chcę siebie uderzyć? Fajnie, 21. 22. No to chyba to będzie szybko. Extra turn. Świetnie. Wow, my tu możemy określić, w którą stronę ciała możemy bić. Dajmy web. Wow. Miejsc naprawdę... Fajnie. 22. Świetnie. I my mamy krwawienie. No zajebiście. No co się dzieje tutaj? Czy ty go trafisz? No i zupełnie żyjemy, 22. I plus bleeding. No brawo, Jasiu. Hero was victorious, wygraliśmy. Czy ja mam teraz krwawienie? Mam krwawienie. Oh no. Niebieska fiolka. Sprawdźmy, co ona daje. Jest więcej ogarów! No! Nie! What happens? Dobra, przynajmniej jeden na minusie. Ej, no odzyskaliśmy w ogóle życie, nie wiem, czy zauważyliście. 22, 1 HP. Jak go teraz nie dobiję... No to dupa, leżymy. Fight. She was defeated. Świetnie. To było szybkie. Fear and Hunger. Nie, no bierzemy Continue jeszcze raz. Dobra, wam nie będę tutaj tłumaczył. Nie bijemy konia. Nie walimy konia. Tylko zbieramy.
Co my tam mamy? Dobra, wheat flour, mąka. Spleśniały chlebek. Nie ma nawet jak biegać. Fragment and stick. Czerwone ziele. Niebieska fiolka. Salami. El salamo. Dobra, uciekamy. Level pierwszy. Wejście. Wszedłeś w ciemność. Czujesz, jak twoja poczytalność powoli maleje. Oraz nienaturalny głód zaczyna wysysać twoją siłę. W powietrzu czuć odór, smród. Jest tutaj księga dla gości na biurku. Ktoś napisał tutaj. Ten koszmar zabrał na mnie swoje żniwo. Zmieniam się w coś gorszego, znacznie gorszego niż człowiek, którym kiedyś byłem. Wszystkie wysokie morale i etyka nie mają tutaj żadnej wartości. Rzeczy, które zrobiłem, aby przeżyć. Cierpne słońce nie ma już miejsca dla takiego małego łajdaka jak ja. Jestem teraz częścią tych lochów. Częścią tego niekończącego się koszmaru. Tylko jeszcze jeden trybik w tej maszynie strachu i głodu. W pewnym sensie uważam to za pocieszające. Mam określone miejsce w tym niegodziwym świecie. Ale piszę to tutaj jako ostrzeżenie dla każdego, komu zdarzy się ustąpić tej ciemności. Wyjdź, jeśli to jeszcze możliwe. Pod księgą gości znajdujesz małą książeczkę. Zabierasz ze sobą księgę strachów. Wow. Wiecie co, ogólnie, jeżeli będziemy tak powoli sobie grać tę grę, to myślę, że to tłumaczenie ma jakikolwiek sens. Naprawdę. Bo ja mogę wam to powolutku sobie tak tłumaczyć jak teraz. O, spieśniałe mięso. Czy nie spieśniałe? Zgnite. Ale. Ale to było wino, z tego co pamiętam? Wow, kolejny ale. No i możemy zaświecać sobie różne rzeczy. Co my tu dalej mamy? Półka z różnymi przedmiotami. Znajdujesz trzy części interboxów. Zdadzą się w tej bezgranicznej ciemności. Niczego użytecznego. Dobra, jest jakiś dried meat. Weźmy to miejsce. O Jezu, tam coś jest. Stary piec. Śmierdzi spalonym mięsem. Czuć zapach spalonego mięsa. Możesz go zapalić za pomocą tearboxa. Zapalmy. Czy mogę gotować tutaj, czy nie? Ogień płonie w piecu. Puste wiadro. Dwie marchewki znaleźliśmy, świetnie. No i dwa pomidory. Obrzydliwy zapach pochodzi z tego nadgniętego mięsa na stole. Talerze pokryte są larwami. It does make you wonder if someone actually eats this stuff. To sprawia, że zastanawiasz się, czy ktoś naprawdę je to. W końcu, po co ich tu... Znaczy, po co one są tutaj w innym przypadku? Możemy wziąć sobie albo zostawić. Weźmy trochę. Wziąłeś trochę zgniętego mięsa. Jest miękkie i gąbczaste. Ledwo trzyma się w kupie. Jedna z larw spina się po twoim ramieniu. Coś dostaliśmy? Jakiegoś, nie wiem, robaka? Raka? Możemy wziąć jeszcze więcej, ale na razie tego nie potrzebujemy chyba. Co my tu mamy? Blue herb. Explosive vial. Wow, fiolka eksplodująca.
Może być spoko. Szklana fiolka. Czy to nie jest to samo? Ojej. Jest tutaj ciało, które zostało rozerwane na strzępy. Prawie wygląda na częściowo zjedzone. O shit, no to naprawdę Fear and Hunger. Fear and Hunger. O nie, 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 czym ty jesteś? Zostaw. Nie ma mnie tu. Haha. I co teraz? Ja mogę cię jakoś zabić? Nie wchodząc z sobą w ogóle w konkluzję. Nie bardzo. Fiolki. Dried meat, wysuszone mięso, rotten meat. Blue herb. No nie. Nie mamy nic ciekawego. Musimy z sobą zawalczyć. Więc nie wypuścisz, prawda? No nie, chu. Oh god. Co ty masz między nogami? Troszeczkę się boję, że mi to YouTube zablokuje, wiecie? Czy ja mam taki wykrzyknik jeszcze nad głową? Mine 92. No dobra, atak. Możemy mu albo lewerami. W ogóle zobaczcie, że ten golem jest leworęczny. Możemy mu nogi. Możemy mu stinger, to jest... To ma pszczoła. Żądło. Torso, głowa. Prawa noga, prawa ręka. No, myślę, że najbardziej logiczne to albo stingera mu rozwalić, albo lewerami. Próbujmy lewerami. Wow! Zaczęło mu to pulsować, świetnie. Zniszczyliśmy mu lewe ramię. Zrobiliśmy mu stingera. I obcięliśmy mu stingera. Bur podchodzi. Ojej! Mamy rzut monetą. Możemy teraz sobie wybrać albo head, albo tails, czyli to jest orzeł reszka, nie? Orzeł. Oj, chyba... O! Strażnik naciera, ale udało ci się wyminąć. I teraz pytanie. Łeb. Miss. Niedobrze. Jakie on misy wali? Próbuj nogę. O nie. I znów to samo. O i znów udało się. Nie możemy mu tej nogi obciąć całkowicie. Strażnik stracił balans przy obciętych nogach. Teraz on ma wykrzyknik. Dobra, spróbujmy rękę jeszcze jedną obciąć. Nie masz naprawdę rąk, nie masz nic. Tylko torso i hair. 406. Udało się. Czyli rozwyciężył i to bez żadnego obrażenia. Ej, nice. Jeśli leci? Nic? Spór leży. Zwal go. Bez reakcji, ale ciągle satysfakcjonuje. Możemy go przeszukać jeszcze. Znajdujesz kilka rąk, nóg oraz szkieleta, rękę szkieleta. Jeszcze raz mu dopierdzielimy. Ciekawe, że jest jakiś achievement za kopanie go. O, robi mi się głodniej. Jak to wygląda? Hunger 29, 29 głodu. Czy my coś możemy sobie zjeść na przykład? Nie wiem, jakąś karotkę, salami? 29, niedużo dajesz. Uj, niedużo dajesz. 7 ledwo. Co to jest? Szukaj go jeszcze. A, już nie możemy. Dodaję tyle samo. Dobra, 8 głodów zostało. Nie jest źle. A czy to jest jakiś przedmiot w sumie, który tam mamy? Ta ręka szkielet na przykład? Chyba nie. Ale mamy, patrzcie. Rękę, nogę, mózg na ścianie. Nie, no żartuję oczywiście.
Szczęśliwe monety są używane w ciężkich sytuacjach. Przytrzymaj Shift, kiedy wybierasz orła albo reszkę, aby zbostować swoją szansę. Czyli możemy używać Shifta, żeby sobie pewnie dwie monetki rzucić. Ciekawe. Ale widziałem gdzieś tu jeszcze tą rękę szkieleta. Gdzie to jest? Nie widzę tego. Noga. Noga relatywnie świeża. Dobra, idziemy dalej. Myślałem, że ci strażnicy będą mocniejsi. Bo w sumie powiem szczerze, że wyglądali, no, strasznie. Wyglądali strasznie, ale w sumie nie jest źle. Drzwi wydają się być zamknięte. Dobra, spróbujmy wyważyć drzwi. 53. Nie, drzwi są dla ciebie za silne. Najwidoczniej nie jesteś zbyt silny, żeby otworzyć się mu te drzwi. No dobra, nie, to nie. Nie, to nie. Nie wiem, czy sobie zapalać to, czy nie, bo w sumie nie wiem, czy potem będą potrzebne te rzeczy. Coffin, będę mówić na to trumna. Jest całkowicie otwarta. Są różne zadrapania na obudowie, sugerujące, że ktoś był zamknięty w środku. Trumna jest całkowicie zamknięta. Ta pokrywa kamienna na górze jest zbyt ciężka, aby ją ruszyć. Dobra. To naprawdę, że tu nie ma biegania. Szkoda, że tu nie ma biegania. Czy da się tutaj zapisać grę normalnie, czy nie? Co to jest? Shiro. Shiro teratofobia. Teratofobia. I want to remember filter effect. Co tu jest dalej jeszcze? General settings. Audio. Aha, to są wszystkie ustawienia. Okej, okay, dobra. Skills, jakie mamy? Możemy z kimś porozmawiać, możemy atakować. No to jest bez sensu, ten fast attack. A to co to jest? Crafting. Craft item, co to jest? Stick 1, Cloth Fragment 1. Torch! Ciekawe. Co to jest? O nie da się zapisać w ten sposób? Ej, czy my nie możemy w ten sposób zapisywać, naprawdę? Ale lipa. Jak będę chciał serię zakończyć, to co wtedy? To musiał grać dalej. Niedobrze. Ciekawe, czy jest jakiś inny sposób na zapis. W ogóle jaki jest sposób na zapis tutaj? Jaki jest sposób na zapis? O, to co to jest? Statua przedstawiająca nowych bogów. Ktoś napisał, uratujcie nas swoją krwią. Co tu mamy? Fur Armor. Czyli chciałaby być sierściowa zbroja. Bo Jezu, nie pamiętam, co to znaczyło fur. Wiem, co to znaczyło, ale nie znam odpowiednika polskiego, wiecie, o co chodzi. Ale, kolejny ale. Kolejne tinderboxy, świetnie. Dobra, zobaczymy ten fur armor. Fur armor jest gorszy. Dobra. Ogólnie jest cieplejszy od tamtego, więc to też jakiś plus. To też jakiś plus. Kolejne drzwi. I to o dziwo otwarte, ale poczekajcie, bo na dole chyba jeszcze nie byliśmy. Na dole jeszcze chyba nie byliśmy. Byliśmy? Nie, byliśmy. Mam takie wrażenie, czy ta gra delikatnie haczy, tak jakby? Ej, ale tu też byliśmy. Jed! To byliśmy wszędzie już tutaj. I musimy wyjść na zewnątrz. Innej opcji nie widzę. Były te drzwi, tak, tak. Tam przejścia nie ma. Dobra, wychodzimy stąd. I zrobiliśmy kółeczko. Ktoś się tam dobija.
ale psy chyba. A da się wyjść? Mgła nie pozwala ci wyjść z tego miejsca. No właśnie, bo w sumie się nie rozejrzeliśmy tutaj. Co tutaj mamy? O nie, znów barking. Dobra, tu nas jeszcze nie było. Stęchlizna mięsa jest wyczuwalna z oddali. Kolejne mięso. I kolejne mięso. Szkoda, że wszystko zgnite. Zbierać? O tak, suszone grzyby. Muszę się chyba bardziej rozglądać, wiecie? Bo tak w sumie się nie rozglądałem za tym. Piwnica. Stęchlizna śmierci i krwi jest tu bardzo wyczuwalna. Na podłodze leży ciało. Wygląda, jakby było poświęcone jako ofiara starszym bogom. Rozumiem, że te grzyby również możemy brać. Tak, nie, to nie grzyby, to blue herb. Skórzany hełm. Hełm chyba nie mieliśmy. A i owszem, nie mieliśmy. Więcej armora, świetnie. Zawsze coś. Tu już nic nie ma. Widzę, że to jest green herb pewnie. Tak. I kolejny blue herb. To jest jakiś... No to kamienie chyba są. Zgniłe beczki. Wow. Wy nie atakujecie mnie? Aha, dupa atakują. No, wyglądacie ciekawie, nie powiem. Dobra, zaatakujmy sobie może... Maneba, aha, to jest Maneba. Bardzo dobrze. Nie wiem czemu. No świetnie, to 16. Nie, musimy maski tutaj najpierw. Miss, świetnie. Nie! Au! Ja ci dam. Tyk, nie ma cię. Au! A miss, ha, to nie było au. Au było zbyt szybkie. Zostanie sama głowa. Inject? On mnie zatruł chyba, dziad. On mnie chyba zatruł. I po łbie. Graliśmy, ale co nam jest? Co nam się dzieje? Nie wiem, co mi jest. Shit. Czemu to nie pokazuje? Nie wiem, co to daje. Tu myszka idzie? Nie idzie myszka. Niestety to nie działa w ten sposób, który bym chciał. Nie wiem, co mi jest. Dobra, zwalmy Jelly Like'a. Ciało Maneby jest jak żelka. Więc twoje kopniaki wsiąkają do środka. I się tak się zagłębiają. Dajmy go. Nie miał nic ciekawego przy sobie. Jest tutaj stara beczka na wino. Możesz napełnić szklaną fiolkę winem. Zróbmy to. Samo tak. Dobra, bo body 56. Możemy się uleczyć w sumie. O, zielony herb. With a bitter smell, to znaczyło bitter. Gorzki. Używany zazwyczaj do leczenia infekcji. To może nie być głupie. Niebieskie zioło z bardzo słodkim zapachem. Czerwone z neutralnym. Dało mi chyba 10. Nie możemy użyć. Blue herb? Już 10. Niebieski liquid. Też daje w żyćku.
Nie dało chyba 20. Ale nadal nie uleczyliśmy sobie tego. Nie wiem, co to jest. Book of Fears. O. Dobra. Księga strachów i fobii. Nekrofobia. Strach przed śmiercią. Ciałami oraz śmiercią. Znaczy śmiercią. Wiecie, to jest strach przed śmiercią, śmiercią i ciałami. To jest takie angielskie sformułowanie w sumie. Azmofobia. Strach przed duchami i ghastly features. Takimi duchowymi postaciami. Rehabdofobia. Strach przed magią oraz nienaturalnymi mocami. Erotofobia. Strach przed seksem i genitaliami. Zoofobia. Strach przed zwierzętami i bestiami. Teratofobia. To jest nasza. Strach przed stworami i malformations. Przed takimi, wiecie, wynaturzeniami. Panofobia. Strach przed wszystkim. Ale lipa. No to trafiliśmy chyba jeden z gorszych perków w takim razie. Teratofobia. Nie? Turnip. Znaleźliśmy rzepę. Dwie karotki. Dwie karotki. Dobra, to jest kolejne to mięso. Kolejne to mięsko. Mięso. Kolejne ciało. Kolejne ciało. Czerwone zioło kolejne. Tutaj niestety nic nie było. Tym razem raw, czyli surowe mięso. I kolejny patyk, no dobrze. Okej, okay, dobra, o tyle dobrze, że te stworki nie są szybkie. Wydaje mi się, że ja mogę je wymijać, nie muszę z nimi... O co to się stało się? Czy on mi coś zrobił? Słychać pojedyncze krople wody, które spadają w oddali. Możemy znów sobie napełnić środkę. Gdzie jesteś? Nie wiem, co tu się dzieje. Pomidory. Wysuszone mięso. Co tu się dzieje? Głodujemy powoli. No to zjedzmy sobie wysuszone mięsko, zobaczmy ile ono daje. 49. Uuu, to daje sporo. 30. Nie. Dobra, zjedzmy sobie więcej. Bądźmy najedzeni. A co mi tam? Masz nawet cię, tak powiem. Czekaj, puję. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o mind, to mind sobie pewnie zwiększamy alkoholem, znając życie. Już jest to właśnie nie wiadomo ile. Nie wiadomo ile. Nie wiem, czy nie przesadziłem delikatnie mówiąc. Ziemia. I patyk. Co daje ta ziemia? Beard. Nie. To było, że Shiro wraca do normalnego świata. Czy my możemy na przykład spierdzielić? Run. Drużyna próbuje uciec, jednakże Maneba, matki Maneby ci to uniemożliwiają. Shit i po mordzie za 11. Jezu, dwa ataki za 13. Ej, Maneba, ty się uspokój, bo dostaniesz w łeb. Próbujemy. Tak ja. Yeah. To poszło dobrze. No, nic nie miał ciekawego. Nie wiem, co się stało w sumie w tamtym miejscu. Blue Vial. Dwa jajka. Mąka. No wydaje mi się, że damy radę. O Jezu, myślałem, że znów mnie zaatakowało coś.
Myślę, że damy radę im uciekać. Kupa martwych ciał. W różnych wariantach rozkładu. Zresztą tyle ciał tutaj jest, nie wiem czy zauważyliście. Pytanie, czy to są więźniowie? Czy to są jednak śmiałkowie? Co to jak na zbroję i różne jego fragmenty leżą wokół w różnych kondycjach, w sensie w różnym stanie. Możemy przeszukać. I znów Head of Tails. Dobra, głowa. Orzeł. Niestety. Niestety wszystko wydaje się w zbyt złym stanie, żeby cokolwiek sobie zrobić. Jeszcze raz Head. O, udało się. Znalazłeś Chain My Hood, to jest taki jakby kaptur, wiecie, jak kolczuga. O właśnie, coś takiego, 73. No niedużo, ale zawsze, 7 więcej, bierzemy. Już więcej nic nie zostało. Dobra, tutaj są drzwi zamknięte. O neba, ty co... No, jak? No. Argo w łeb. Pięknie. Poszło. No myślę, że tu nic nie było. No właśnie. No w sumie jak wejdzie ten hit w łeb, to nawet nie trzeba uciekać, ani w sumie nawet nie trzeba ich omijać. Po prostu ich wykończymy jednym hitem, ale jak nie wejdzie ten hit, to jest problem. Dużo tych właśnie grzybków, które myślę, że pozbieranie będzie spoko. Jednak zawsze jedzenie, prawda? 7 pewnie, bo 7. Nie liczę na więcej, ale zawsze coś. O, jeszcze te jagódki się znajdzie. Cabbage, to są chyba... Jezu. O, jest znów surowe mięso. Wiem, co jest cabbage. Znów polskiego odpowiednika nie znam. Cabbage, nie pamiętam. Słyszysz głosy w swojej głowie. Przyjdź i znajdź mnie. Pozwól krwi płynąć. Drzwi wydają się być zamknięte. Jest na nich emblem kruka? Albo wrony, nie pamiętam. Na zamku. Myślę, że i tak nie damy rady ich otworzyć i tak, więc bez sensu. Jesteśmy chyba głodni. No tego też nie otworzymy niestety. Próbowałem w ogóle? No tak, czyli zamknięte z drugiej strony. To próbowałem zrobić. Jak najbardziej. No i moi drodzy, w sumie jak wy się zaopatrujecie na Fear and Hunger? Samotny szkielet sobie tutaj siedzi. Spokojnie sobie siedzi. Level 3 basement. Czuwasz dziwną aurę. Jest tutaj nagrobek. Tutaj leży jucho z północnych lasów. Wrote he only brief lie Severtin. What? A, chociaż służył w Włochach tylko przez krótki czas. Przeważnie go nie było. 1562, 1590. Tutaj leży Ser Sonia. Jej brutalna siła pokonała każdego mężczyznę w zapasach na rękę w latach 1564-1590. Tutaj leży Jona. Ta desperacko szukała śmierci. Mam nadzieję, że teraz cieszysz się, że ją znalazłaś. Że ją znalazłam, tak. Krzyż. Tutaj leży Sir Jacob. Był świetnym storyteller. To jest taki opowiadacz, wiecie, różnych przygód, różnych historii. Gawędziarz. O. To chyba tak się nazywa. Tak się chyba to nazywa. Który sprawił, że wszystko było o wiele bardziej żywe. I taki po prostu, wiecie, pieprzył, bo pieprzył.
Na krzyżu brakuje tekstu, ale z jakiegoś powodu dół został już wykopany. Pieczara jest... Znaczy, pieczara jest tutaj tak, jakby na kogoś czekała. Tutaj leży ser Andres. Ktoś wyrył coś na nagrobku. Mam nadzieję, że będę mógł skosztować twoich dzieł, kiedy znów się spotkamy. Drogi przyjacielu. Ciekawe. Tutaj leży Leiron of the Corso. Z Corso. Maka, którego nikt nie prosił, ale na jakiego zasłużyliśmy. Ciekawe. Po kolejne nagrobki. Tutaj chyba nic nie znajdziemy innego w nich. Tu chyba nic nie znajdziemy w nich. Kolejne przejście. Kolejne dwie marchewki. Kolejne mięsko. Ciekawe, czy będziemy mogli to ugotować. Kolejny alkohol. Świetnie, przyda się. Jest. I kolejny serek. Tutaj nic nie zostało. W tych dużych skrzynkach chyba nic nie ma, wiecie? Ja w ogóle muszę kończyć odcinek. Ja już muszę kończyć odcinek. Kabaczki. O, to chyba kabaczki. O, dokładnie. Nóż do rzucania. Świetnie. Chcę to przejść nawet. Może nie? Nie, jednak nie. Nie było tematu. Ale tu się da przejść. Tu się da przejść. My coś tu znajdziemy więcej. Salami. Kolejne jagody. Wow. Statua damy i kruka, poglądająca na każdego, kto tu odpoczywa. Możemy zobaczyć ognisko. Wow. Dobra, moi drodzy, jeżeli to jest zapis, pokój wydaje się w jakiś sposób bezpieczny. Jedno z bezpiecznych miejsc w tym labiryncie, w tym lochu, jakie chyba może być. Porwać prześcieradło, ewentualnie zapisać i odpocząć. No i na szczęście tak się właśnie stało. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej serii Fear and Hunger, więcej odcinków, jak najbardziej piszcie w komentarzach, zobaczymy, jak tą serię odbierzecie. No jeżeli nie, to oczywiście też nie będę was tutaj w żaden sposób jakoś oczywiście szykanował, ale powiem wam tylko tyle, że mam od razu dwójkę w sobie do nagrania, więc jeżeli wam się podobało, ewentualnie chcecie dołączyć do gildii tłumaczącej ten pierdzielnik, to jak najbardziej piszcie w komentarzach. Trzymajcie się, gra do was, Shiro. Hej, hej!